No. I co? Nagrywa się? No chyba tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam cię serdecznie. Witam. A serdecznie? No nie. Znowu. Znowu jest opór. No ja nie wiem, panie Darku, no. Czy przełamiemy my ten opór, czy nie? Nie, to żadna sesja nie jest w stanie tego zrobić. Nie? O, to szkoda. Powiedz mi, jak się... Odczulanie nawet nie pomaga. Słuchaj, mam sposoby na odczulanie. Nie, nie, one też nie działają. Działają? Działają fantastycznie. Eto. Jak się czujesz, powiedz, panie Darku? Gorąco. Gorąco, no właśnie, jest upał. Będzie mi się pysk świecił. Nie. Ryj. Jak to mówił? Buziunia, no nie mów tak już. No. Ale mówił tak, nawiązuje do tego Bałtraczyka, bo on mówi, że ryje. Ryj. Ale sobie przypudrowałeś, dobrze wygląda. Nie, nie świeci się. Przypudrowałem, nie. Nie pudrowałeś dzisiaj? Nie. Nie. No właśnie. Ale nie widać, żeby się świeciło, więc wszystko jest w porządku. Za to ja mam prośbę. Ale ja wiem o tym. Ja tego nie wytrzymię. My teraz chyba gwarą jakąś lecimy. Murzyńską. Murzyńską. Po raz trzeci. Jak się pan czuje? Dobrze się czuję. Tego gorąco mnie. Dobrze. Czuję się gorąco. Gorąco pan? Oj, niedobrze. Trzeci raz już mówię. Widocznie nie było to tak do końca powiedziane. No. No więc ja mam prośbę. Jaką? Jaką? Jaką, tak, dobrze trzeba wymawiać. Taką, żeby nasi mili słuchacze i słuchawki, jeśli mają jakieś pytania, to żeby pod sesjami je zadawali. Ale pytania właśnie dotyczą... Niech się zwrócą do swojego wnętrza i tam szukają odpowiedzi. Dobrze. Chciałam, że powiesz do swojego sponsora. Też to zależy. To zależy, tak. Ale pytania, temat właśnie dotyczące tematu, tak? Danej. To wiadomo, jakie będzie Halinka ma lat i tak dalej. To po co ci to? Chcesz no tego? Nie, nie chcę. No widzisz. Ale pytania, trzeba będzie wyciąć to. Bo zrobimy później, zrobimy tak zwany po polsku, jak się nazywa, Q&A, czyli pytania i odpowiedzi od słuchaczy. I wtedy odpowiesz na te wszystkie pytania? Oczywiście. Jak sam chętnie obejrzę. Oczywiście, że tak. Wszystkie pytania odpowiem. Dobrze? Kochani, zgadzamy się? Do której kamery mam mówić? A do tej, dobrze? Do jedynki. Do jedynki. To prośba o pytania ewentualnie, bo już się zaczęły pojawiać takie pytania, więc super. Ja je później zbiorę przy którejś sesji i do kupy. Do kupy sobie zbiorę, tak, i sobie poodpowiadamy na nie. Okej? Okay? Ja nie mogę zagwarantować, że ja odpowiem na wszystkie. Słuchaj, będzie selekcja, będzie preselekcja, nic się nie martw. Akurat tobie nie wierzę, bo ty zadasz właśnie te najbardziej kompromitujące. A ty mnie jednak trochę znasz. No. No tak, 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 tak. Będę udawała, że nie, ale zadam, oczywiście. Tylko zadawajcie dobre pytania. No dobrze, Dareczku, 4 minuty. Tak zwanych dialogi na 4 nogi. No to baw mnie jeszcze. Jeszcze cię mam zabawić. Ale... To jest kwestia, żebym ja się mógł rozluźnić, prawda? Tak, i żebym się bardziej czuł. Dareczku, rozluźnij się i czuj. Nie tak miałeś mnie rozluźniać. Słuchaj, mogę jeszcze... Mam taki fajny, ten nie mam tutaj. Wachlarz, mogę cię powachlować, jak chcesz. O, no, to. To by było dobrze, nie? No, bo mówiłeś, że ci za gorąco. Ale widzisz, schował się ten wachlarz, a był. A jest, proszę bardzo, Dareczku, dla ciebie. Ale nie tak mocno, jak nie wiem,
Jak, no, po jakiegoś chama wachlujesz tak No, mocno. przepraszam cię bardzo. Delikatnie. A kogo wachluję? Ryczku, no. Jest? No, tak, teraz lepiej? jest dobrze. Dobrze? Nie tak szybko ten Nóżki trzep. też? Tak. Ale myłeś? Nie, Nie na to gwarantujesz. pytanie nie mogę odpowiedzieć, wstrzymuję się. Ani twierdząco, ani przecząco. Dobrze, bez komentarza. A dzisiaj to wesoło, widzę, że nie. A w ogóle nie jest Za wesoło. wesoło, jest za gorąco. No to co, to lecimy, panie Darku? Jeszcze nie. Jeszcze nie nie. ma 6 minut czy 7 tam. No dobrze, to teraz ty mnie zabawiaj. Nie, bo ja nie jestem zabawny. No nie. No. Ale smutny też nie możesz być. Dlaczego? Możesz? A chcesz smutny? Nie, teraz nie. Nie, no właśnie, no to dawaj. Mamy 7 minut, nie. Już minuta, no jest 6. A, no to dobra, to już skończmy się kompromitować. Albo kompromisować. Kompromisować, tak, 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 kompromisy. No dobrze, panie Dareczku. No to lecimy. No dobrze. To się rozluźni. A pozdrowić widzów. A, no pozdrowić, no widzisz, zapomniałeś. Zawsze zapominasz. No to pozdrow. Czekają na pozdrowienie od ciebie, Dareczku. No już nie, wcale tak nie jest. Pozdrawiamy wszystkich. Tak. I mamy nadzieję, że się wam spodoba. Ja też mam taką nadzieję, że mi się spodoba. No ja też mam taką nadzieję, że mi się spodoba. No. Dobrze. To w takim razie tak. Rzeczywiście pozdrawiamy serdecznie. No i zapraszamy do tych pytań. Kiskujemy i lowkujemy. No, ale tam jeszcze coś trzeciego było. Foreverkujemy. Okej. Okay. Lowki, kiski i foreverki, tak? Mhm. Fantastyczne to jest. Dobrze, Darku, już teraz na poważnie. Ja cały czas jestem poważny. No wiem, widzę tak wewnętrznie, jesteś poważny. Ja teraz. Bo naprawdę jest gorąco tutaj. I jak żartuję, to wtedy jakbym się śmiał, to bym się spocił. No, i dlatego, byś się dlatego... świecił. Tak. Byś się wtedy świecił, tak, to prawda. No dobrze. Dlatego proszę cię, żebyś mi szybkich pytań nie zadawała. Będziemy powoli zadawać. Tak. Nie, bo sesja za długo będzie trwała, to też. Też nie. No nie, jak jest za długa, to już się robi nudna. Rzeczywiście, dobrze, to teraz. Weź parę głębokich oddechów. Zrelaksuj się. I przejdź do przestrzeni hipnotycznej. Tam, jak już będziesz, to powiem, nad czym dziś będziemy pracować. Jesteś? Mhm. Dobrze, to chciałabym, żebyś teraz powiedział mi, co czujesz lub co ci się pokazuje, co widzisz, kiedy mówię w kontekście rozwoju duchowego przebudzenia. Pierwsze słowo to zrozumienie się pojawiło. To tak jakby faktycznie jest takie poczucie, żeby wyjść poza jakieś ramy postrzegania i jakby wybudzić się trochę w podobny sposób jak ze snu, ale na jawie. Zacząć zauważać czy odczuwać coś, czego wcześniej nie dostrzegaliśmy, czy ktoś nie dostrzegał. Dosłownie tak jakby się obudzić w swoim życiu i otworzyć się na to, czego wcześniej nawet czasem nie zauważaliśmy. No właśnie, dlaczego nazywane jest to przebudzenie? I to tak właśnie, tak jakby przebudzenie ze snu. Czyżby ta nasza rzeczywistość była snem? No nie, to bardziej przenośne albo porównanie. Chodzi o to, to tak jakby być, no nie wiem, w lesie albo na pustyni, czy gdziekolwiek indziej i po prostu w lesie widzieć tylko drzewa, na pustyni widzieć tylko piasek, a
warunki na przykład nie pozwalają nam zobaczyć, nie wiem, tych drobnoustrojów, bo nasz wzrok, nasze postrzeganie nie pozwala nam tego zobaczyć. Ale tutaj kwestia jest bardziej złożona. To po prostu tak jakby nasz umysł poprzez pewnego rodzaju doświadczenia stworzył swoją wersję świata, która dla niego stała się prawdziwa. I teraz chodzi o to, że poprzez pewne informacje czy albo inne doświadczenia, czasem właśnie te, o których mówiliśmy, te traumatyczne, mogą doprowadzić do sytuacji, że ten świat staje się dla nas tak trudny, że zaczynamy szukać alternatywy i wtedy po prostu ta informacja pojawia się, czy doświadczenie powoduje, że zaczynamy widzieć inne możliwości, inne rozwiązania. Ale to takie, powiedzmy, że to w takiej niewielkiej skali, choć dla takiej osoby, która wychodzi z traumy, to jest coś wielkiego. Ale chodzi o to właśnie, że wtedy ten świat zaczyna się walić, bo pojawiają się tam elementy, które na początku, jakby w pewnych etapach nawet są odrzucane, a później, kiedy one się przewijają w naszym życiu, poszerzają nam czy przebudowują ten nasz świat. Można to nazwać przebudowaniem, można to nazwać przebudzeniem, możemy to nazwać jak chcemy. Chodzi o to, że ten świat się zmienia, bo my patrzymy na niego inaczej. Już wiemy, jak patrzeć i albo gdzie patrzeć. No właśnie, powiedziałeś, że można sobie to nazwać jak chcemy. Czy uświadomienie sobie świadomości może być tym przebudzeniem? To zależy, co dla kogo będzie tym obudzeniem. W zależności kto czego doświadcza i na co się innego otworzył, to może być w każdej dziedzinie. Można, to nie chodzi tylko o to, że to przebudzenie musi być, w cudzysłowie, musi być w dziedzinie czy w sferze duchowości. To może być w każdej innej dziedzinie. Ktoś może odkryć w sobie jakiś talent do czegoś i realizować się w czymś, o czym wcześniej nawet nie pomyślał albo nie uświadomił sobie, że ma takie zdolności. Można odkryć w sobie jakieś pragnienie, za którym później można pójść. To może być w każdej dziedzinie. No dobrze, a co jak się nie obudzimy? To ten świat cały czas będzie taki sam. Po prostu to, co nas otacza, to będzie się utrwalać i jakby tworzyć taką jakby zwartą obudowę naszego umysłu, który będzie się trzymał tego, co już zna i nie będzie chciał wychodzić poza to. A powiedz mi, czy jest coś, co nas pcha do tego przebudzenia? Życie jest motorem, to co w nas jest, jest życiem, a to powoduje, że my chcemy cały czas wychodzić poza te ramy naszego postrzegania i ten świat, którego jesteśmy częścią, poznawać bardziej. To jest w nas. To jest jakby, no może nie obowiązkiem, ale bardziej należałoby to powiedzieć naszą naturą. A czy każdy? Chociaż w zależności od tego, kim jesteśmy, bo jeśli stworzyć sztuczną świadomość, na przykład i zaprogramować tą sztuczną świadomość, to ona do pewnego momentu też będzie mogła się rozwijać, jeśli tak ją zaprogramujemy, ale możemy stworzyć bardzo zamkniętą świadomość, która się nie rozwinie. A czy każdy odczuwa taką potrzebę budzenia się? Nie, nie każdy. To znaczy, wszyscy ci, czy wszystkie te świadomości, które są częścią całości, chociaż to jest akurat takie może niepełne, no bo nawet to, jeśli stworzymy coś sztucznego, to dalej będzie częścią tej całej świadomości. Natomiast czy każdy, kto jakby jest częścią tej świadomości wszystkiego, tak bym powiedział. Ci, którzy mają w sobie życie, zawsze będą w naturalny sposób chcieli stawać się jeszcze bardziej częścią tej całości.
Chociaż jakby tutaj też jest takie poczucie, że niektórzy idą w odwrotną stronę, tak jakby jest ruch. Czyli jakby była eksplozja tej świadomości i każda drobina, każda cząsteczka z tego wybuchu zostaje wyrzucona. Ona jest w ruchu, ale w ruchu przeciwnym. I później, kiedy te cząsteczki świadomości przenikną, czy dotrą do jakichś granic, one później mają tendencję do tego, żeby wrócić. Więc za każdym razem jest tylko pytanie teraz, bo to znowu zależy z jakiego poziomu i z jakiego wymiaru, powiedziałbym, na to patrzymy, bo jeśli popatrzymy z naszego wymiaru tego trójwymiarowego postrzegania świata, no to moglibyśmy powiedzieć, że ktoś cofa się w rozwoju, że on cały czas idzie jakby wstecznie, ale on musi tam pójść, żeby też poznać, uświadomić sobie coś, co z kolei sprawi, że odwróci kierunek i zacznie się integrować. To tak jakby krople wody łączyły się ze sobą i powiększały swoją objętość. Tak samo my w tej świadomości. I to raz. A jeszcze jest inna rzecz, że my cały czas mamy w sobie poczucie tej całości, tej świadomości, tej ogólnej, jeśli tak przyjmiemy, że tak to będę nazywał, ogólnej świadomości, ponieważ my jesteśmy małą częścią tego, ale jesteśmy częścią tego, to chociażby przez samo to, poprzez bycie częścią całości, jesteśmy tą całością i do tej całości dążymy, więc nie da się tego, wydaje się, zatrzymać. My zawsze będziemy uświadamiać sobie coraz więcej. Może na chwilę zatrzymamy się, może czasem w wymiarze ziemskim mogą to być tysiące lat, ale na innych wymiarach, tam gdzie nie ma czasu, nie ma to znaczenia. W końcu tak czy inaczej wyjdziemy poza te ograniczenia albo blokady, które nas w jakimś celu, z jakiegoś powodu zatrzymały w tym stanie świadomości. Dobrze, to chciałabym, żebyś teraz odszukał takie uniwersalne DNA ludzkie, obraz tego, i spojrzał na strukturę DNA właśnie pod kątem tego przebudzenia. Chodzi mi cały czas jednak o to przebudzenie duchowe. Zobacz, czy w strukturze widzisz jakieś fragmenty, w które jest wpisane coś takiego jak przebudzenie. No, można tak by było powiedzieć, ale to jest bardzo takie jakby takie coś, nie wiem, pojawia mi się takie słowo życzeniowość, że byśmy sobie życzyli, że coś się aktywuje, gdzieś coś się stanie, coś nas pobudzi, coś z zewnątrz sprawi, że my jakby dostaniemy gdzieś z góry światło, które rozbije w nas te wszystkie ograniczenia. To nasze życie, którego często nie lubimy, nie akceptujemy i chcemy poszukać jakby na zewnątrz jakiejkolwiek informacji, która w tym nam pomoże. Można by było powiedzieć, że jest taki mechanizm, bo on, tylko on bardziej zależy od nas. Czy my swoimi myślami, później emocjami i na koniec uczuciami dostroimy się do tych wibracji, które w efekcie przyniosą nam te informacje. Inaczej to wydaje się będzie na zasadzie, że będziemy czekać na coś, co nas pobudzi, ale bardziej od wewnątrz. To musi być w nas. Czasem możemy powiedzieć, że nikogo do zmiany nie jesteśmy w stanie zmusić, jeśli on nie będzie się chciał zmienić. Nie, właśnie pod takim kątem mi to chodziło, to sprawdzenie DNA. Czy właśnie mając coś takiego wpisanego, nawet podświadomie czujemy chęć tego przebudzenia albo tego dążenia do przebudzenia, nie jest zewnętrznymi warunkami, tylko właśnie. Ja bym tego nie nazwał, że w nas jest chęć do przebudzenia. Chodzi po prostu o to, że my nie musimy się do niczego budzić. Po prostu my jesteśmy w naszym DNA i to jest tak wszystko skonstruowane, że DNA może wybrzmieć każdą wibrację we wszechświecie,
którą my możemy poczuć i jeśli poczujemy, że ona jest z nami zgodna i ona da nam, ona przeniesie nam informację i wpłynie na naszą świadomość, pobudzi coś, co i tak w nas jest, to wtedy to się w nas zacznie coś dziać. Zaczniemy właśnie czuć, że jesteśmy czymś więcej. Na przykład, jeśli byśmy zaprogramowali człowieka, dziecko, które by się urodziło i byśmy poddali, no i my i tak jesteśmy programowani, ale byśmy odseparowali to dziecko od innych ludzi i wpływali naprawdę mocno na to dziecko, programując je, no to i tak tego procesu, to tak ukształtujemy to dziecko, że ono będzie absolutnie przekonane, że jest tym, jak zostało stworzone, czy jak zostało właśnie oprogramowane, ale to i tak nie zmieni faktu, że to dziecko, czy później człowiek, jest częścią tej całej świadomości i można próbować na jakiś czas wmówić temu człowiekowi, że jest tym, kim jest, ale w efekcie i tak albo pojawi się pytanie, albo on się spotka, albo coś się wydarzy, takiego, co spowoduje uświadomienie sobie, że jest coś na przykład innego, jest coś poza, i czy on sobie zada pytanie, kim ja jestem, co w efekcie właśnie otworzy pewne przestrzenie, które wypełnią się tym odczuciem, informacją w formie takiego odczucia. Więc mniej więcej tak to czuję. Dobrze, pięknie przełożyłeś to, co chciałam zapytać tak naprawdę. Dobrze. Powiedz mi, czy liczba przebudzonych ludzi ma znaczenie dla rozwoju ludzkości? W pewnym sensie ma. Dlatego, że znowu musimy wrócić do świadomości zbiorowej. Im więcej ludzi będzie uświadamiało sobie coś spoza jakby pewnego spoza pewnego poziomu, chociaż nie pasuje mi to słowo, chciałem znaleźć inne, to wtedy inni ludzie, ponieważ jesteśmy jakby na wspólnej fali, na podobnej fali, szybciej odnajdzie w sobie te odczucia. Więc im więcej ludzi pewne rzeczy sobie uświadamia, tym inni ludzie też zaczną w sobie coś odczuwać, co będzie ich jakby napędzało do tego, do odkrywania tego, czy znajdowania informacji na ten temat, czy pójście za tym odczuciem. A czy właśnie też liczba przebudzonych ludzi ma znaczenie dla samej świadomości? To znowu zależy, z jakiego poziomu tej świadomości będziemy na to patrzeć, bo z perspektywy nas ludzi, liczba przebudzonych ludzi, jeśli będziemy używać tego słowa, ma znaczenie. Z innych płaszczyzn już niekoniecznie, bo na innym poziomie świadomości ta świadomość tych obudzonych ludzi już tam jest, więc z tej perspektywy nie ma to większego znaczenia. A spójrz tak bardzo szeroko. Ile procentowo przebudzonych ludzi miałoby wpływ na realne zmiany na naszym planie, w naszym świecie? Ale na jakie zmiany? Bo na takie zmiany, wystarczy, które by były... wystarczy, że każdy człowiek uświadomi sobie, czy indywidualny człowiek, indywidualna jednostka, to chciałem powiedzieć, jeśli ona uświadomi sobie i zmieni swoje życie czy swoje postrzeganie, to wystarczy, żeby zmienić cały wszechświat. Chodzi mi o... Tu jest właśnie taka sytuacja, że to, że my jesteśmy jednym ziarenkiem na pustyni w całości, to nie znaczy, że nie możemy mieć wpływu na całą pustynię, czy jeśli jesteśmy jedną kroplą, to nie znaczy, że nie jesteśmy w stanie wpłynąć na cały ocean. Właśnie jesteśmy. Więc wystarczy tylko pytanie, co sobie uświadomimy. I
Chociaż uświadomienie to jeszcze jest zbyt mało, to musi być poparte jeszcze i doświadczeniem, czy odczuciem siebie na wielu płaszczyznach i poczucie jakby zintegrowanie się z całym wszechświatem. Wtedy my jako pojedyncza świadomość możemy naprawdę mieć wpływ na cały wszechświat, na całość stworzenia. Ale na takie konkretne, realne zmiany na Ziemi, na przykład, żeby szło to w takim kierunku, a nie innym. Czy jest potrzeba jakaś suma większych przebudzonych świadomości? Ale to nie wystarczy samo przebudzenie, zatem musi iść działanie. Musi być spójność w tym, co się czuje, co sobie uświadomiło, coś sobie taki człowiek czy grupa istot uświadomiła. I samo to, że sobie uświadomimy, że jest do dupy i że trzeba coś zmienić, nic nie zmieni. To możemy i miliardy ludzi mogą o tym wiedzieć i to za wiele się nie wydarzy, dlatego że widać, że ci ludzie dostrzegają problem. A chodzi o to, żeby zacząć żyć według tego, co chcemy, żeby zaistniało. I jeśli każdy z tych ludzi zacznie żyć w zgodzie z tą świadomością, to wtedy te zmiany dosyć szybko się wydarzą. Trudno powiedzieć jest i ile konkretnie, bo w zależności od tego, jakie te zmiany miałyby się zamanifestować, to od tego jest zależna liczba. Można stworzyć małą wioskę, która będzie żyła według jakby zasad, które inni chcą, żeby zaistniały. I to będzie w mniejszej skali. Globalnie no, musiałoby być na pewno kilka milionów ludzi, którzy żyliby w zgodzie z tym, co sobie uświadomili. Dobrze, a czy muszą być spełnione jakieś specjalne warunki, żeby człowiek się przebudził? Czy muszą być spełnione warunki? Nie, nie muszą być spełnione żadne warunki. Chodzi w zależności w jakiej sytuacji ten człowiek jest, bo to też jest właśnie trudność. I niekiedy po prostu człowiek sobie coś uświadamia i może iść za tym odczuciem i po prostu zacząć żyć na zupełnie innych zasadach. Już jako człowiek, no nazwijmy to przebudzony, chociaż cały czas nie pasuje mi to słowo, ale A może dla jakieś niektórych lepsze? Po prostu zmienia się percepcja, zmienia się świadomość, zmienia się postrzeganie. To nie jest przebudzenie jako takie, tylko zmiana odczuwania. Jest więcej punktów w przestrzeni, z którymi ten człowiek jest bardziej związany, jakby bardziej rezonuje. Akurat z nimi bardziej czuje kontakt w danej chwili. Dla niektórych takim warunkiem może być właśnie, żeby go sponiewierać jakimś wydarzeniem, żeby on powiedział, że dość i żeby już sobie uświadomił, że jest w sytuacji, w której już nie chce być i wtedy dostrzeże inne jakby możliwości, żeby to życie zmienić, a w efekcie zmieni się też jego świadomość. W zależności od człowieka indywidualnie mogą te warunki być potrzebne czy zaistnieć, albo po prostu to może przyjść z zewnątrz. Wystarczy niekiedy odrzucić pewne emocje, przestać się na przykład bać, po to, żeby uświadomić sobie, że możemy więcej. Że możemy wyjść poza fizyczność, możemy używać telepatii, możemy szybciej materializować pewne manifestować pewne swoje myśli czy pragnienia. Tutaj już o to, co chciałam zapytać, już w pewien sposób mówiłeś o tym zewnętrznym wpływie, ale czy po to trzeba praktykować, zakładać specjalny strój, codziennie medytować, robić rytuały? Po to, żeby się przebudzić, zostańmy przy tym przebudzeniu. Może to ci nie pasuje dla ułatwienia po prostu. Czy potrzebne są takie specjalne praktyki, żeby się przebudzić? Znacznie dla niektórych ludzi jest to potrzebne, ale nie jest niezbędne. Czy są potrzebne specjalne wibracje? No wszystko jest wibracją i ta w zależności jak my sami wibrujemy,
albo jakie wibracje mamy, jakie odrzucamy, jak z jakimi się innymi połączymy i przyjmiemy, że tak bym powiedział, to te wibracje też przyniosą nam informacje i inne postrzeganie tej rzeczywistości. Zaczniemy widzieć ten świat inny, zaczniemy budować swój własny, więc te wibracje są zawsze potrzebne, bo one po prostu są tą świadomością też w pewnym sensie. Okej. A powiedz mi, czy można kogoś nauczyć, jak się przebudzić? Można wskazywać drogę, można wskazywać kierunek, można mówić o czymś i w pewnym sensie wpłynąć na to, pobudzić coś w tym człowieku, tą właśnie naturę szukania w tej drugiej istocie, tak. Natomiast ta istota sama powinna to poczuć. Jeśli to będzie tylko taka sucha opowieść, to stworzy jakąś fikcyjną opowieść, która będzie może atrakcyjna, ale nic nie wywoła. Natomiast może pobudzić w tym człowieku, czy w tej istocie to coś właśnie, czego ona potrzebuje. Jeśli ona to poczuje, za tym pójdzie, to tak, można wpłynąć na poszerzenie świadomości, czy zmianę świadomości drugiej istoty. A powiedz mi, czy do tego przebudzenia potrzebne jest wyciszenie umysłu? No, często się to przydaje i pomaga, ale też nie możemy zapominać, że umysł jest tym elementem naszej świadomości i poprzez jego jakby rozumienie my też jakby osadzamy się w tym świecie i za pomocą umysłu ten świat postrzegamy właśnie w taki dokładny sposób. Natomiast wyciszenie przydaje się, bo ty bardziej chyba chcesz jakby zwrócić uwagę na to, że żeby wyjść poza fizyczność, żeby jakby wejść w te stany, jakby nazwijmy to duchowe, energetyczne, to wtedy oczywiście, że wyciszenie umysłu pomaga, bo wtedy zaczynamy odczuwać albo zaczynamy słyszeć, bardziej odczuwać pewne sygnały, które zaczynają nas kierować w określone przestrzenie i w tym wyciszenie umysłu jak najbardziej pomaga, ale umysł jako taki też poszerza swoją świadomość poprzez doświadczenie. A jeśli zintegrujemy te dwa elementy, że to, co umysł wymyślił albo uznał za prawdę, jest jakby jest tym światem, jest tą rzeczywistością, to jeśli do tego dojdą te odczucia, i na które on się zgodzi i dzięki temu przeżyje, że tak powiem, doświadczy czegoś innego, to wtedy sam umysł też zacznie się rozszerzać i widzieć w tym świecie coś, czego wcześniej nie dostrzegał. A często podczas sesji zdarza się, że ktoś mówi, że nie umie wyciszyć swojego umysłu. Dlaczego? To jest wiele czynników, może się na to składać. Może mieć jakieś trudne emocje, może się bać czegoś, może być zablokowany z różnych przyczyn, może właśnie nie potrafić wyjść poza swoją strefę komfortu, czyli taką, czy wyjść poza jakby granice tego prawdziwego dla umysłu świata. Mogą jakieś traumy mu towarzyszyć, które też sprawią, że on nie będzie chciał wyjść poza jakby nieznane. Mogą być czynniki zewnętrzne, które mu to uniemożliwiają. Mogą być cała masa różnych czynników w stylu zbyt duża ilość informacji, fal radiowych, zanieczyszczeń jego organizmu, chorób. No, bardzo chyba indywidualnie by trzeba było potraktować każdy przypadek. Okej, dobrze. Tak zwani mistrzowie duchowi mówią często: bądź spokojny, bądź w bezruchu i wiedz. Co to oznacza? Trzeba tych mistrzów zapytać, co w ich świadomości mieli na myśli, jak oni to odczuwali.
No właśnie, bo znowu to jest takie pytanie, które jest bardzo ogólne, a pytanie, czego my tak naprawdę chcemy, jak my chcemy się zmienić, o co nam chodzi, jak my chcemy poszerzyć świadomość. I wtedy wiedz, ale co? To my musimy wiedzieć, czego chcemy się dowiedzieć. I wtedy dopiero ta informacja przyjdzie. Czy ją odczytamy, to jest inna, czy ją przyjmiemy, czy ją odczujemy, czy ją odczytamy, to jest inna kwestia, ale zawsze by należało zapytać, czego chcielibyśmy się dowiedzieć i zobaczyć też, jakie emocje stoją za pytaniem, bo jeśli jest za tym jakiś smutek, obciążenie, zniechęcenie czy lęk, no to ta informacja raczej nie przyjdzie. Bardziej zamknie nas ta sytuacja i te emocje w tej sytuacji niż pomoże. Natomiast do tego właśnie wyciszenie umysłu czy oczyszczanie swoich emocji tych trudnych i wiedza na to, jakie pytanie zadać, czego chcemy, faktycznie może pomóc nam odczuć to. I wtedy zaczniemy wiedzieć w sobie. A jak byś odczytał ten bezruch? Być w bezruchu. To tak jakby się, jakby, jakby wejść na chwilę w nieuświadomienie i w tym, i znaleźć się w takim właśnie bezruchu i w tym bezruchu znowu znaleźć pewne punkty odniesienia, które przyniosą nam tę informację. Chodzi o to, żeby wyjść poza pewne przekonania, które nas definiują jako ludzi. Bo jeśli z perspektywy człowieka będziemy szukać jakiejś odpowiedzi, no to ona przyjdzie w takiej formie, która jakby jest w miarę kompatybilna z człowiekiem. Niekiedy właśnie umysł odrzuci pewne informacje, które przychodzą razem z czuciem, bo on nie jest w stanie ich przekonwertować na język czy na logikę, którą się posługuje. Więc w tym bezruchu znowu możemy stać się wszystkim i urodzić się, jakby ta nasza świadomość urodzi się, znajdując znowu, uświadamiając sobie, że jest i znajdując w tej całej świadomości te punkty, które być może przyniosą właśnie odpowiedź. A powiedz mi, czy świadomość to podstawa istnienia każdego człowieka? Wydaje się, że tak. No bez świadomości tego, że się jest, że się żyje, trudno być istotą żywą. Istotą w ogóle świadomą. Wtedy no po prostu bez tego wydaje się, że stalibyśmy się biorobotami, którzy potrafią mówić, zachowywać się, wykonywać jakieś czynności, nawet rozmawiać na zadane tematy, ale nic ponadto, więc to uświadomienie sobie tego, że się jest, jest w nas cały czas i tyle, że to jest cały czas w ciągłym ruchu. My cały czas sobie uświadamiamy, że jesteśmy coraz bardziej. A powiedz mi, czy będąc przebudzonym oznacza, że stajemy się pozbawieni samych siebie? No w pewnym sensie tak, no bo jakby przebudowujemy swoją świadomość, dochodzą nowe warstwy. My się zmieniamy, ewoluujemy cały czas i w pewnym sensie zostawiamy stare wersje nas samych, choć one dalej w nas gdzieś są, tyle że są już w rozszerzonej formie. Kiedy żyjemy w oddzieleniu, odseparowaniu, w takim poczuciu, że jesteśmy przekonani, że jesteśmy oddzielnymi istotami, jednostkami, to tworzy się często takie odczucie niezadowolenia nas, takiego negatywnego patrzenia, narzekania, a nawet braku. Tak jakby w tle było coś takiego, że coś jest nie tak, czegoś brakuje, za czymś tęsknimy.
Zobacz, czy tak jest, kiedy jesteśmy tą taką odseparowaną jednostką, zatopioną w tej iluzji, w tej rzeczywistości 3D. Czy tak się dzieje? No tak, i nie tylko w 3D jesteśmy oddzieleni. To oddzielenie jest cały czas i nie ma go jednocześnie. Bo tak jak na początku wspomniałem, my cały czas jesteśmy całością, ale uświadamiamy sobie, znaleźliśmy w tej świadomości te punkty odniesienia, które sprawiły, że staliśmy się właśnie tymi ludźmi, którymi jesteśmy, tymi osobowościami, tymi duszami, duchami. I mamy poczucie, że jesteśmy oddzielni, ale w efekcie jesteśmy cały czas tym jednym. I to, że właśnie zbyt mocno niekiedy uwierzyliśmy w to, że czy zaakceptowaliśmy to, że ja to ja, powoduje, że to oddzielenie odczuwamy silniej, a ta chęć powrotu powoduje, że nie potrafimy, no i całe procesy myślowe, emocjonalne powodują, że się zamykamy w sobie i wtedy następuje pogłębienie tych emocji i niezadowolenie, czy nieakceptacja tego świata, wręcz później jakby czy nawet odrzucenie różnych koncepcji, religii, Boga, innych ludzi i tak dalej. W efekcie często ludzie wręcz, no trzeba użyć takiego słowa, wręcz nienawidzą swojego życia czy siebie. Dobrze. Ale tutaj troszeczkę zejdziemy na ziemię i popatrzymy na Polaków. Są znani właśnie w oczach innych, że ciągle narzekają. Zobacz, czym podyktowane jest to nasze narzekactwo polskie? To jest generalnie proces programowania umysłów i można by było powiedzieć, że są głównie na ziemi, jeśli teraz patrzymy na ziemię, programy, czy wręcz oprogramowanie, które każdy z nas ma zaszczepione jako człowiek. Można wręcz wyjść na ulicę i rozpoznać podobieństwa w niektórych ludziach, jeśli chodzi o ich mentalność, o ich postrzeganie, ich zdanie i tak dalej. Teraz na podstawie, na zasadzie podobieństw i świadomości też zbiorowej, czy podziałów na świecie, pewne grupy programów wpływają bardziej na grupy ludzi, którzy jakby łączą się w świadomości, wyrównują się w niektórych kwestiach świadomości i zaczynają odtwarzać te programy, postępować właśnie podobnie, czy przyjmować podobny punkt widzenia, czy można by powiedzieć, że wyrównuje się na jakichś poziomach ich świadomości i zachowują się właśnie w taki sposób. A jakbyś miał procentowo znowu, o to pytam, zobaczyć, ilu Polaków jest tak zwanych obudzonych, jakbyś to doprecyzował. Z tej perspektywy, której wcześniej mówiłem, i z drugiej strony, bo jeszcze raz trzeba wrócić, co to znaczy, że są obudzoni, bo przeczytali i uświadomili sobie na tej zasadzie, że zrozumieli, że są w jakiejś sytuacji, która im nie odpowiada i chcą ją zmienić. Czy zrozumieli to i zmienili tę sytuację? To są dwie różne rzeczy. I teraz zmienili tę sytuację. No to takich, to procentowo może jest 5%. Natomiast ci, którzy przeczytali i jakby trawią jeszcze te informacje, szukają, chcą jakby jeszcze więcej tej informacji, chcą się bardziej upewnić, chcą znaleźć innych ludzi, którzy podobnie myślą i tak dalej, i tak dalej. Czyli oni w pewnym sensie znaleźli informacje i wydaje im się, że się obudzili, a w efekcie żyją cały czas w tym samym świecie.
tylko jakby mentalnie chcą poza niego wyjść. Takich ludzi jest, myślę, że blisko 50%. I oni są bardzo blisko ku temu, żeby już przestać szukać, przestać jakby walczyć o nowy świat, o nowe życie, o cokolwiek. Oni są już bardzo blisko ku temu, żeby odrzucić to i zacząć w zgodzie z tym żyć. I wtedy oni, można by powiedzieć, prawdziwie się obudzą, bo będą spójni z tym, co przeczytali, z tym, co poczuli i z tym, co zrobili. To stworzy ich własny świat. Okej, dobrze. A teraz chciałabym, żebyś się spojrzał na coś, co jest lękiem separacyjnym. Wydaje się, że większość z nas przychodzi z takim lękiem separacyjnym. Z czego on może wynikać? Nie chodzi mi tutaj o taką analogię, czyli separację noworodka od mamy, chociaż tutaj powiedziałabym, że to jest bardzo, bardzo trafna analogia, ale o takim głębszym poziomie świadomości. Czym jest ten lęk separacji? Właśnie czymś, co można by powiedzieć, jest w pewnym sensie nieuświadomieniem, że my jesteśmy taką właśnie w pewnym momencie zresetowaną częścią świadomości, która musi sobie uświadomić sobie na nowo, że jest, a uświadamiając sobie na nowo, że jest, zaczyna przyjmować bodźce, które definiują tą istotę. I w tym momencie następuje pewnego rodzaju dysonans pomiędzy tym, co ten świat zewnętrzny proponuje i co nas narzuca, a naszymi własnymi odczuciami. Jest różnica w tym, co my sami czujemy na swój temat, a tym, co inni ludzie nam mówią. I jakby przychodzi i próbują przeciągnąć nas na swoją stronę, czy mówić, kim my jesteśmy, a my czujemy inaczej. Wtedy pojawia się taki lęk przed tym, że przecież to nie ja, że jest coś zupełnie innego. Nie do końca się mogę z tym zgodzić. Następuje takie odseparowanie siebie od siebie w pewnym sensie. A czy można to też nazwać, że jest to taki podświadomy lęk oddzielenia od źródła? W pewnym sensie tak, no bo my w tym źródle, czy w tej całej świadomości, to w pewnym momencie gubimy się i odnajdujemy się w jakiejś jakby małej części. My jesteśmy faktycznie, wtedy następuje to oddzielenie wewnątrz jakby tej świadomości, ale my odczuwamy je jako fizyczne oddzielenie. Czy właśnie to oddzielenie, ten lęk separacyjny może mieć wpływ taki motywacyjny dla istot ludzkich, żeby właśnie dążyć, czy się przebudzać? To znowu jest bardzo indywidualne. Dla niektórych może to być bardzo pobudzające, dla niektórych może być takie, że ściągnie ich na dół i może wręcz ich prowadzić ku jakiejś destrukcji, ale w efekcie i tak doprowadzi ich do punktu, w którym nastąpi zwrot i uświadomienie sobie czegoś innego. To, co mówiliśmy, że w niektórych ludziach musi się coś wydarzyć trudnego, żeby wejść na tą właściwą drogę, chociaż każda tak naprawdę jest właściwa. Okej. Powiedz mi, czy tak zwane to przebudzenie, o którym mówimy, przekłada się na jakieś pozytywy w życiu człowieka? Właściwie to jest tylko nasza ocena, że coś będzie pozytywne, a coś nie. Bo tak naprawdę jeśli przychodzimy tutaj na Ziemię doświadczać, to czegokolwiek nie doświadczymy, to zyskamy. Więc wszystko jest pozytywne tak w pewnym sensie. Później oczywiście jest interpretacja tego, że ja bym chciała to, ja bym chciała tamto. To jest złe, tamto jest złe i jest ten dualny świat narzuca nam w pewnym sensie i stąd pewnie też to pytanie, że czy to ma jakieś pozytywy. Ja uważam, że wszystko ma swoje pozytywne strony. Nawet jeśli w danym momencie coś wydaje nam się bardzo negatywnego, to po latach może się okazać, że to było bardzo pozytywne, bo dzięki temu zyskaliśmy coś innego. Więc właśnie to poszerzanie naszej świadomości, cały czas widzenie czegoś innego powoduje właśnie poprzez doświadczanie wychodzenie poza pewne ramy, w których przez chwilę jesteśmy.
I to też jest pozytywne. W zasadzie można by powiedzieć, że cała nasza droga jest pozytywna. Choć przez pewne okresy, momenty możemy na to patrzeć w zupełnie inny sposób. Darek, jaki jest sens życia? Sens życia. Życie jest sensem samym w sobie. Po prostu. Pytanie, co dla nas będzie sensem, czego my w tym życiu chcemy doświadczyć. Życie jako życie po prostu ono będzie wszędzie i we wszystkim. Ono nie musi mieć tak w pewnym sensie celu. Celem jest, żeby, jeśli w ogóle użyjemy czegoś takiego, czy sensem jest to, żeby to życie było i uświadamiało sobie, że jest i chciało żyć. A dlaczego żyjemy w ciele fizycznym? No bo w całej nieskończoności, chociaż oczywiście też powinienem powiedzieć, to zależy od konkretnego człowieka, dlaczego on tutaj jest. Ale żeby to zgeneralizować, bo uświadomiliśmy sobie, że jesteśmy, uświadomiliśmy sobie na różnych poziomach coś innego i w efekcie uświadomiliśmy sobie, że jesteśmy ludźmi. Nasza koncentracja, bo to znowu jest coś takiego. Można by było do tego przykładu wrócić, który chyba był już na wcześniejszej sesji, że gdybyśmy znaleźli się na pustej przestrzeni i uświadomilibyśmy sobie, że jesteśmy, ale tylko wiedzielibyśmy, że jesteśmy. Nie wiedzielibyśmy, jak wyglądamy, kim jesteśmy, bo by nikt nam nie powiedział, ale wiedzielibyśmy, że jesteśmy. I teraz w pewnym momencie uświadomilibyśmy sobie, że idziemy. W pewnym momencie uświadomilibyśmy sobie, że jest nam zimno albo gorąco, obojętnie. I poprzez to uświadomienie zauważ, że koncentruje się nasza energia na te myśli, które już zaczynają się powstawać. I za tym procesem możemy iść i w zależności, co sobie uświadomimy, tym się zaczynamy stawać. I staliśmy się również ludźmi. Ty stałaś się człowiekiem, ja stałem się człowiekiem, choć na innych poziomach świadomości jesteśmy zupełnie kimś innym, bo co innego sobie żeśmy uświadomili. Oczywiście można bardziej drążyć temat, że mogliśmy gdzieś żyć gdzie indziej, nasza świadomość była tam zupełnie inaczej ukształtowana, poszliśmy za czymś innym, za jakąś sugestią, ktoś gdzieś nas zwiódł, przeniósł i tak dalej i też trafiliśmy na ziemię. Tych dróg dotarcia i stania się człowiekiem jest ogromna liczba. Ale powiedz mi, czy ciało fizyczne jest dla nas jakimś egzaminem? Ograniczeniem? Ograniczeniem na pewno, ale z drugiej strony dzięki temu, że to ciało mamy, to doświadczamy tego świata właśnie fizycznie, właśnie w taki sposób. Nie możemy tego świata doświadczać jak ryba, bo nie jesteśmy rybą. To ryby doświadczają życia w morzu czy w jeziorze, a my doświadczamy tego świata w ciałach ludzkich i tyle. To nie ma co dorabiać jakiejś ideologii do tego, bo nawet kamień ma świadomość i wie, że jest. I on się nie zastanawia, dlaczego ja tutaj jestem kamieniem, nie chciałbym być ptakiem. Może i tak myśli, może, ale chodzi o to, że wszystko jest świadome. I tak się stało, że teraz, w tej chwili jesteśmy ludźmi. Jeśli sobie uświadomimy coś innego, może po śmierci, może gdy odrzucimy ciało, wtedy staniemy się kimś innym. Uświadomimy sobie, że jesteśmy orłem, albo jesteśmy jakąś świetlistą istotą, albo gwiazdą. Teraz jednak to ciało w pewnym sensie narzuca nam ramy, tworzy pewnego rodzaju ograniczenie, ale to ograniczenie tak naprawdę nie jest ograniczeniem. Bo zwróć uwagę, że dzięki temu ciału możesz doświadczać tak wspaniałych rzeczy. Możesz przytulić drugiego człowieka. Możesz urodzić dziecko, być matką.
Ale możesz też się uderzyć i się bardzo pokaleczyć, ale to ty możesz być człowiekiem. Pies, koń czy ryba nie mogą doświadczyć tego, co ty możesz doświadczyć. Więc w pewnym sensie jest to ograniczeniem, bo nie możesz latać, ale z drugiej strony tylko ty możesz doświadczyć tego, kim jesteś w ciele. No dobrze. Dzieci po to, żeby się rozwijać, potrzebują stymulacji, potrzebują zabawek, zabaw. Czy ciało dla nas jest też swego rodzaju taką stymulacją? Taką może zabawą? W pewnym sensie tak, tak. No bo pewne, czy nawet te pory roku, czy wiek no, wpływa na nasze decyzje. Samo funkcjonowanie, metabolizm, to, że potrzebujemy poszukać pożywienia, stymuluje nas do pewnych działań. Oczywiście znowu to są pewnego rodzaju przekonania, które każą nam szukać czegoś albo jeść i tak dalej. Możemy szukać innych, ale to właśnie od nas zależy, czym będziemy poszukiwać, czy pójdziemy jak stado za innymi i przyjmiemy pewne założenia, czy właśnie poszerzymy swoją świadomość o coś zupełnie innego i ten świat stanie się dla nas zupełnie innym światem. A powiedz mi, czy jest coś takiego jak karma? Jest i jej nie ma. To w zależności od tego, czy przyjmiemy, czy w naszej świadomości będzie wpisane coś takiego, że to prawo istnieje i że to wszystko to, co zrobimy, będziemy musieli przeżyć w sposób odwrotny z tej drugiej strony, czy za coś odpokutować, czy jest piekło, czy jest niebo, czy jest Bóg, czy są aniołowie. To wszystko od nas zależy, czy my będziemy patrzeć w tym kierunku, czy widzieć, czy czuć te przestrzenie zupełnie inaczej. I czy w naszej świadomości dopuścimy do tego, żeby to w nas zaistniało, czy nie. Więc wszystko jest i niczego nie ma. Znowu, jeśli w tej świadomości się znowu zresetujemy, przejdziemy w tą ciszę i znowu uświadomimy sobie coś innego, to być może tam już tej karmy nie będzie, ale czy tego Boga, którego nam się tutaj lansuje, bo przecież nikt go nie widział. To teraz pytanie, czy ja chcę koncentrować energię w tamtą stronę, czy jest mi to potrzebne w danej chwili, czy nie. Tak samo jest z karmą i ze wszystkim innym. Chodzi o to, że to my decydujemy, co chcemy poczuć, czego chcemy doświadczyć i co sobie uświadomić. No i właśnie z tym jest. Tak, i chodzi też o to, że w tej właśnie to jest z jednej strony może to być w pewnym sensie przerażające, a z drugiej strony to jest piękne. Nieskończoność. Cokolwiek sobie wyobrazimy, istnieje. Cokolwiek pomyślimy, stworzymy, w nieskończoności jest miejsce na to, bo tam jest nieskończoność. Więc nawet jeśli to się nie zamanifestuje, ale pojawi się w naszym odczuciu coś, jakiś obraz, jakieś czasem marzenie, które się nie ziści w naszym życiu jako człowiek, to i tak zapisze się w nieskończoności. Więc to jest piękne, choć czasem przerażające, jeśli się pomyśli, że w tej nieskończoności jest tyle tej informacji, tyle tej świadomości, że nigdy w życiu nie będziemy w stanie tego doświadczyć. No właśnie doświadczamy cały czas, bo jesteśmy jedną świadomością, choć na pozór wydaje nam się, że jest ona podzielona. A czy człowiek musi podążać tym scenariuszem, który powiedzmy sobie został dla niego napisany? Nie, nie musi. Właśnie chodzi o to, że nie musi. Dopóki myśli, że musi, tak, to musi. Jeśli sobie uświadomi, że nie musi i pozbędzie się. Właśnie samo uświadomienie, że nie musi, bo bardzo często ludzie mówią, ja nic nie muszę. Po czym w poniedziałek idą do roboty. I chodzi o to, że dopóki, że to jest jedna część. Już wiem, czuję, że faktycznie nie muszę, nie, że albo że nie chcę, albo nie służy mi to.
I to jest jeden etap, a drugi faktycznie tego już nie robię, bo nie mam do tego emocji, nie boję się tego, jestem inny, moja świadomość się zmieniła, moje spojrzenie się zmieniło, moje decyzje się zmieniło, więc mój świat też się zmieni. Okej. Dobrze. Dobrze. W sumie to możemy zakończyć tutaj, chociaż mam jeszcze sporo innych pytań. Ale wiesz co, może zamknijmy tę część takim zbliżeniem na kadr z filmu Matrix, kiedy jest podawana czerwona i niebieska kapsułka. I wybór niebieski oznacza, że pozostajesz w tej znanej ci rzeczywistości, a czerwona ma cię przenieść do tak zwanej prawdziwej rzeczywistości. Ale czymże jest prawdziwa rzeczywistość? No właśnie, to jest to pytanie. Prawdziwa rzeczywistość jest tą, w którą wierzysz, albo w której jesteś i którą postrzegasz, która jest dla ciebie prawdziwa. Nawet ta matrixowa rzeczywistość, w którą ludzie chcą wierzyć, jest dla nich prawdziwa. Dlaczego oni mają uwierzyć, że jest jakaś inna, prawdziwsza od ich życia rzeczywistość? Dla nich, nawet jeśli ona jest stworzona przez kogoś, jest na tyle prawdziwa, że oni chcą w niej uczestniczyć, chcą w niej być, przebywać. Być może kiedyś zmienią zdanie i stwierdzą, że po prostu prawda jest inna. Zobaczą inną rzeczywistość, ale znowu to jest tylko propozycja. Twoje życie jest nieprawdziwe. To, co ja ci proponuję, jest prawdą. Czy na pewno jest wiele, nieskończona ilość światów, a prawda jest tylko jedna i my, dokonując tylko takich wyborów, nie jesteśmy w stanie doświadczyć wszystkiego, całej prawdy, ale tylko jej części. I nie musimy się tego wstydzić, jeśli żyjemy, mamy życie, którego nawet nie lubimy. To jest nasze życie, zaakceptujmy to, że ono teraz takie jest. Może ono będzie za rok inne, ale też będzie nasze i tylko ono, to nasze doświadczenie jest prawdziwe. Ja nie mogę powiedzieć, że twoje doświadczenie jest prawdziwe, bo ja go nie dotknąłem, nie poczułem go, nie doświadczyłem tego. Więc nie mogę powiedzieć, że twoja prawda jest bardziej prawdziwsza, że twoje życie jest prawdziwe, a moje nie. Życie każdego z nas jest prawdziwe. Dokładnie. Dobrze. Darku, zakończymy na tym. Chcesz jeszcze coś dodać? Nie. Dziękuję ci bardzo za to spotkanie i za ten piękny przekaz i wyłączam nagrywanie.